A ten krzyż, co tam jest, co on zbawił? A, to jest figura krzyża. Tam zaznaczano, jak był jakiś drewniany, duży krzyż, to zaznaczano go na papier. Jeśli była jakaś kapliczka murowana, to zaznaczano kolorem czerwonym. Jeśli był kościół, to taki rysowano budynek kościoła. Parę miesięcy temu się na stronie Wierzchowa pojawił taki artykuł króciutki i była zmyta w takiej drewnianej kapliczce. Teraz stała gdzieś w Wierzchowie, to się znalazło w wydawnictwie etnograficznym na wschodzie, więc to było z końca XIX wieku. Więc prawdopodobnie też tutaj takie podobne kapliczki drewniane mogą być. Kapliczki, krzyże oczywiście, jeśli to było zgrzeszne, to wiadomo, po kilkudziesięciu latach zbutwiało, ale tradycja często była taka, że na miejscu zbutwiałego stawiano nowy, więc nawet niektóre krzyże, które gdzieś tam po wsiach są, zupełnie współczesne, mogą mieć tradycję bardzo długą, tradycję miejsca, w którym się znajdują. Te krzyże, tak zwane Boże Męki, jak określano, one spełniały również taką rolę, no, troszeczkę drogowskazu, troszeczkę miały chronić wieś przed morowym powietrzem, czyli epidemiami, które non-stop nawiedzały i innymi nieszczęściami.